Skandal, afera, niedopuszczalna rzecz. To jest moja córka. Dzisiaj pewnie tu za płotem, proszę Państwa, stałyby domy wielorodzinne. Nie, ja w tym akurat rozstrzygnięciu tego przetargu nie widzę nic sensownego. Ja się nie czuję taka winna, że mnie jakieś przestępstwo zrobiło. Sąd w Kartuzach nie miał wątpliwości. Ogłoszenie wyroku w sprawie Halina. Halina S. była kierownik referatu w Żukowskim Urzędzie Gminy, została skazana na 6 tysięcy złotych grzywny i dwuletni zakaz pracy na kierowniczych stanowiskach w samorządach. Do sądu nie przyszła. Trzykrotnie w trzech różnych postępowaniach przetargowych oskarżona złożyła nieprawdziwe oświadczenia co do faktu nie pozostawania w stosunku pokrewieństwa z uczestnikami procedury przetargowej. Bo Halina S. kierowała komisją, która rozstrzygała przetargi na przygotowanie planów zagospodarowania gminnych terenów, w których startowała firma jej córki. Jeden z takich przetargów córka Haliny S. wygrała. Nieuczciwość tej pani sięgnęła zenitu. Gdyby nie ujawnienie tej sprawy, to ten proceder mógłby trwać dalej. Ale właśnie dzięki panu Mirosławowi ujrzała światło dzienne. Informowaliśmy o tym już przed rokiem. Po tej aferze. Sprawa zbulwersowała pana Mirosława i jego sąsiadów, bo dzięki planom, które miała przygotować córka Haliny S., tuż przy ich domach mogły stanąć bloki. Próbowano na wąskiej działce postawić 8 domów wielkogabarytowych o 3,5 kondygnacji wysokości. W bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla domów jednorodzinnych. Pan Mirosław sprawę fałszywych oświadczeń Haliny S. skierował do prokuratury. Urzędniczka tuż po wybuchu całej afery miała kłopot z wytłumaczeniem swojego postępowania. Nie tak to, proszę pana, są na to przepisy, że można. Są przepisy, które wykluczają. Przepraszam. Władze Żukowa zwolniły Halinę S. po wybuchu afery, ale ta niezrażona sprawą prokuratorską dalej uważała się za niewinną. Ta pani wystąpiła do sądu o przywrócenie jej do pracy, jednak sąd nie podzielił tego stanowiska i odmówił jej przywrócenia. W czasie procesu próbowała tłumaczyć, że nie wiedziała, co podpisuje, tyle że jedno z zakwestionowanych przez prokuratora oświadczeń napisała odręcznie. Trudno, by sąd uznał za zgodne z logiką czy doświadczeniem życiowym tłumaczenia, że podpisało się dokument, w szczególności ten pierwszy dokument, którego się wcześniej samodzielnie wypełniło, nie czytając, czego ten dokument dotyczy. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne. Sąd nie zdecydował się też na skazanie byłej urzędniczki na karę więzienia w zawieszeniu, czego chciał prokurator. Brak było jakichkolwiek podstaw, by to była kara bezwzględna, więc byłaby to kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, więc dolegliwość tej kary dla oskarżonej byłaby w sensie realnym niewielka. Halina S. nie była też wcześniej karana. Nowy burmistrz Żukowa zapowiada z kolei, że po tej historii kontrola nad urzędnikami będzie skuteczniejsza. Ja chcę to zmienić, żeby audytor był po prostu do dyspozycji mojej, bo bezpośrednio audytor podlega burmistrzowi i takie zadania będzie otrzymywał skontrolowanie przetargów przed rozpoczęciem akcji przetargowej. Bo jak stwierdził sąd, Halina S. poważnie nadszarpnęła zaufanie do samorządu w Żukowie i teraz gmina musi je odbudować. Burmistrz zapewnia też, że bloki w tym miejscu nie staną. Bloki możemy zaplanować w takim miejscu, że one nie będą w kolizji z budownictwem indywidualnym. Michał Lewandowski, TVN24.